Jesteśmy profesjonalistami i po prostu sam fakt i możliwość zwycięstwa to jest dla mnie wystarczająco, żeby ciężko przetrenować i mieć tą motywację właśnie, żeby wygrać. A jak można porównać tamtą walkę z 2004 roku? Nie, no to jest po prostu kamień milowy i to nie możemy tego w ogóle porównać, ponieważ to było raczkowało. Mówię, to też były pierwsze walki w Polsce. Dzisiaj mamy tutaj ogromną rzeszę dziennikarzy, różnych redaktorów, którzy po prostu pytają się od punktu sportowego i traktują nas jak sportowców, a wtedy było jeszcze to uważane za nielegalne klatki, jakichś mieszanych sztuk, nie wiadomo nawet czego. Oczywiście, gdzie przychodzili tylko bandyci i kryminaliści to kibicować, a ewoluował sport. Dużo celebrytów też się teraz chce próbować w tym sporcie, także no, jest totalnie obrót o 180 stopni i po prostu są zawodnicy tacy jak ja, którzy mogą trenować i żyć z tego, także to jest w ogóle nie można tego porównać do 2004 roku. Jak się zarabia w KSW? Na tyle dobrze, że można się skupić tylko na trenowaniu i takim dobrym życiu. Ja mam dwójkę dzieci z żoną, także mogę się poświęcić tylko trenowaniu im i nie muszę nie robić nic dodatkowego. Mogę z tego się godnie utrzymać. Mówisz, że przed walką nie czujesz presji. Nigdy nie czujesz tej presji, czy wyjątkowo przed tą walką? Znaczy, bardzo ciężko przepracowałem ten okres. Jestem naprawdę w bardzo dobrej formie, więc nie stresuję się. Wiem, że wyjdę i dam z siebie wszystko, żeby wygrać tą walkę i nic nie stoi na przeszkodzie po prostu. A czy jest jakaś presja związana z pasem i z obroną tego pasa? Czy... Nie, to też doświadczenie jest po prostu i nie ma tej presji. With reason, y'all hip to imitate.